Czyli sprzęty są, wszystko jest, zanęta już rozrobiona, buty, do przysypania coś, dobra. I teraz to wszystko wyciągam, jedziemy na nockę na ryby. Więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszą relację, a później na najnowszy film oto z wypadu nocnego 2022. Jest w pytkę. Matu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę 21.30, dokładnie poniedziałek, 9 maja 2022. I w ten poniedziałkowy dzionek zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Jestem z kolegą Heniem i nakręcimy dla Was jakiś materiał z nocki. Czyli pierwszy wypad nocny 2022, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. 21.50, jakieś wskazanie było, no ale ściągnąłem. Założyłem większy haczyk i zaraz na drugiej ściągnę. Też założymy większy hak i pelet. 16. 16 pelet. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Albo grubo, albo całe. O, widzicie? No. No. Tutaj jest pelet 14. No coś zainteresowanie było. Ale czekamy, czekamy. Po zanęceniu. Zanęciłem konkretnie towarem pierwszej klasy. I tak mówię. 11 długości na klipie razy 3,5 metra, licząc, bo 3,5 metra odmierzyłem kikami, 11 długości i tak będę łowił. A co uda się złowić, zobaczymy. Więc zapraszam jeszcze raz i sam jestem ciekaw, co z nocy wpadnie na matę. A więc pierwsza ryba. Pompierak. I spróbujemy ją wyhaczyć. Amura mamy. Mamy amura, wyskoczył z podbieraka. I mamy amura. Haniu! I taki 85 centymetrów amur zawitał. Godzina 22.36 i taki amur 85 centymetrów. Piękny amur, klocek 85 centymetrów, piękny, piękny, dobra,
szybkie zdjęcie i rybę wypuszczamy. Zważymy, drodzy Państwo, naszą zdobycz, ale jest piękny, piękny amor. Piękny duszek. Siedem kilo. Siedem kilo. No i podbierak. Niecałe siedem. No i taki byczek. Dziękuję Ci za walkę. Dotlenimy rybkę. Poszedł. Dziękuję Ci za walkę. Jest pyte. Jest druga ryba. Jest karpik. Drodzy widzowie. Czyli karpik, nie inaczej. Karp. Karp? No. Duży? Piękny. No, bracie, ale co dajesz? Czyli taki misio, myślę, że około 4-5 kilo. Dobrze. Więc machaj, będą ryby, będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Jak długi? Jeszcze bateria tam wysiadła. Już mierzymy, panie Heniu. Od 10 do 80. 70, tak mówiłem. 70. Piękny, brawo. Zrobimy mu fotkę. Szybka fotka i wędkujemy dalej. 70, nic dodać, nic ująć. 70 centymetrów, druga ryba, 70 centymetrów, taki karpik, piękny, 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 drodzy Państwo, więc szybka fotka i wędkujemy dalej. Zważymy jeszcze szybko rybkę. Sześć czterysta, czyli 6 kilo będzie miał. Na drugiej branie baja. Dzięki za walkę.
płynie. Baja, dziękuję Ci za walkę. A więc godzina 2:09, coś jest. I taki karaś. Zwrócimy mu wolność. Więc odpływaj. Odpływaj. A my przerzucamy zestaw. A więc jest coś. Prawdopodobnie to będzie karpik. Ale nie chcę dybać. A na Japońca mi to nie wygląda. Więc pójdziemy i zobaczymy, co to jest. A więc karpik zaliczony. I mamy kolejnego miłośnika peletów, czyli machaj będą, ryby będą, nie inaczej, drodzy widzowie, nie inaczej. Taki byczek skusił się, więc pomału, pomału. Taka tym razem 65 cm zdobycz, czyli taki karpiszonek, czyli trzecia ryba fajna z dzisiejszego wędkowania. Kopiątki wraca, płynie. A więc 2:34, no i wpadła trzecia rybka, jak widzieliście. No i wędkujemy dalej. Heniu poszedł się kimnąć, tak aby był wypoczęty przed jutrzejszym powrotem do domu. A ja siedzę i wędkuję. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. I jest w pytkę rosa, mgła. Zimno, no ale rybki dopisują. Więc drodzy widzowie, 4:24 i tak to leciało mniej więcej. Łowimy dalej. Powiem, że zmarzłem, przykryłem się folią jeszcze, bo rosa, ale zmarzłem i wstałem teraz, trochę połażę, trochę ruchu, bo Zmarzłem, no ale rybki zaliczone, no i zobaczymy, co nam poranek, dzień przyniesie, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co jeszcze i jak, ale jest bajecznie, pomimo, że jest zimno, ale jest w pytę.
chodźcie. No ale słonko wstało i już będzie ciepełko. I wędkujemy dalej. Zobaczcie. Lód przymarznięte. Zimno było, tak było zimno, że drodzy Państwo, zobaczcie. Wszystko zamarznięte. No ale słonko wstało i zaraz będzie cieplutko. Coś jest, ale coś niedużego. Jakaś drzazga. Zobaczymy tylko, co. Leszczyk. Tak? Co mamy? Taki jakiś dziwny, coś jak krąb, jakaś krzyżówka, zobaczcie, coś dziwna ta ryba. Dobrze, ale pójść na pewno nie. Może krzyżówka jakaś. Okej. Baja. Wędkujemy dalej. A więc znów coś jest. Zobaczymy tylko, co. Najważniejsze, że ciepełko się robi i trochę odżyje, jak to się mówi, przy ciepełku, bo zmarzłem. Strasznie zmarzłem. Co mamy? Karasia. Dobra, odpiął się. Baja. I dobrze. Więc przerzucamy i się grzejemy dalej w słonku. Coś jest niedużego. Zobaczymy, co. Krzyżówka była, japoniec był z rana. A teraz też coś niedużego. I prawdopodobnie też może być karaś. Więc muszę dopasować przynętę pod karpia. I co mamy? Karasia. Ale mniejszy niż ten poprzedni. Ale jest. Jak spadnie, to spadnie. I tak to, drodzy widzowie, mniej więcej wygląda, czyli karaś. Japoniec. Okej, płyn. A ja przerzucam zestaw. Drodzy Państwo, ale tu będzie naprawdę karpik. Zobaczymy tylko. Przejdziemy z nim tu. I zobaczymy. Nie, ja sobie dam radę. Spadł. Spadł. Niepotrzebnie przechodziłem z nim i spadł, ale była duża ryba, drodzy Państwo. Dostał luzu. Okej, nic się nie dzieje, wędkujemy dalej. Siedzi coś, zobaczymy co. Czyli karaś. A więc, drodzy widzowie, 7:21. Jakieś tam małe rybki biorą, no ale czekamy na te większe miśki. No i zobaczymy, co i jak. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy jeszcze, co uda się złowić w ten ciepły wtorkowy dzionek. Jest coś niedużego. Zobaczymy tylko, drodzy Państwo, co.
co mamy? Nie widzę. Karaś. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Taka ładna czterdziecha, odpływaj, baja. Wędkujemy dalej. A więc, drodzy Państwo, 8:51, karasie biorą, czyli Japońce. I tak to mniej więcej wygląda. Siedzimy, próbujemy różnych przynęt, no i czekamy na coś fajnego. A czy uda się złowić jeszcze w ten ciepły dzionek? Zobaczycie to w dalszej części mojego filmu, więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy co i jak. I wiecie, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. Kolejne branie, kolejna ryba. Dopasowałem się z przynętą, bo jedna wędka łowi, na drugiej mam pod większego zwierza. No ale zobaczymy, dlatego zmieniam przynęty, a tą łowną obławiam to, co bierze, czyli karasie. Co mamy? Karaś. Chodź tu do Pyzusia. Ładne tu karasie są, przyznać musicie rację. Na tym akurat jest maluszek. O, odpiął się i w pytkę. Baja. Przerzucam zestaw. Malutki. Baja. Jest coś, drodzy Państwo, zobaczymy tylko co i miejmy nadzieję, że to karpiszonek.
Czyli machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Albo Japończyk. Nie, ale duży, bo tu duże są Japończyki. Nie, Japończyk. Japoniec duży. No. Myślałem, że już karp, bo tu są takie ładne te Japończyki. Ładnie odjechało, branie było ładne. No i ryba też ładna, spadła akurat. Dobrze, nie będę moczył na nią podbieraka. Przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. No fajnie się tam jest. Podobna do mojego Shimana, tylko delikatniejsza. I znów karaś. Baja. Albo jazda. I mamy prawdopodobnie karpia. Zobaczymy tylko. Może amur. Japoniec na pewno nie będzie, drodzy Państwo. I teraz pompujemy. Zobaczcie, jak ładnie idzie. Jak ładnie idzie kij. Zobaczcie, jak wędka ładnie pracuje. Jak ładnie pracuje wędka. Idzie. Pompujemy. Nie wiem naprawdę, Sławek, co to jest, ale karp chyba będzie. Ale nie ciągnie, nie bije. Amur by był. Japoniec na pewno nie będzie. Wiecie, znacie mnie, drodzy Państwo, małe haki. Tu jest dwunastka. A nie chcę jej wyrwać, bo dzisiaj już w nocy pierwszą rybę ładną. Chciałem się pospieszyć z nią. I wyrwałem jej hak chyba z ust. Się spięła. Więc chociaż, żeby zobaczyć. O, teraz bije papa. I zobacz, gdzie jest stoper. Dobrze, że mam duże te oczka. Dobra, wsadź podbierak, Sławciu. Już jest blisko. Zanim będzie blisko, to widzę. Bo ja nie widzę żyłki. O, dobra, teraz widzę. Razy wypłynąć. O, jest tu już pod podbierakiem. Teraz go muszę podnieść.
Tu jest pod podbierakiem już. Dobra. Wsadź, naprowadzę go. Ja go podbiorę, jak go będę widział. Dobra. To czekamy. A ładnie pracuje kij, zobacz. Nie? Stoper mam tutaj w środku wędki. Ja nigdy tak stopera nie przesunę. Ale ryba mi odjechała i tak przesunęło. Sławek, w czasie brania mi tak pojechało. Przecież był opuszczony. No tak, no. Koło 70 cm. No ale tyle czasu nie było ryby. Same karasie. Już jest gotowe. Prawie. Przykręcę trochę ździepko. Takie 6 km są najtrudniejsze do przyjęcia. Zmierzymy rybkę. Najpierw ją zważę szybko. Pięć i pół, pięć siedemdziesiąt siedem, pięć osiemset. Zmierzymy później samo to. Tylko jeszcze zmierzę długość, zdjęcie.
No, pociągnij. O 20. 80. 86 powiedzmy. O 20. No. 66. 66. Dobrze, pamiątkowe zdjęcie i do wody. Dobrze. Więc drodzy Państwo, nie ma to tamto. Oj. Zestaw mu z wędką. Baja. Baja, dziękuję za walkę. Ile? 77, 8. No to 7, piątka. 5 kilo. 5 kilo. Zobaczę tylko, czy karp. Karp, karpiszonek, ale ten pójdzie szybko, pełno łuski. Jeszcze nie jest gotowy, tak w nocy straciłem. Nie jest duży, ale pełno łuskie są silniejsze ryby. I chodź już. I ryba zaliczona. Heniu! Pełno łuski. Tak. Sześćdziesiątka. Sto dziesięć. Sześćdziesiąt trzy. Dobra. Dziękuję. Baja, do następnego.
A więc jest. Kolejny prawdopodobnie karpik. Zobaczymy. Więc zejdziemy. I zobaczymy co i jak. Godzina 13:45, w samo południe, grzeje, a my wędkujemy. Tu jest do klipa, czyli będę musiał ściągnąć z klipa. Do klipa ściągamy, zdążyłem. Czyli teraz zdążyłem. No ale ryba prawdopodobnie nie będzie duża. Ściągnąłem z klipa. I spróbujemy wymęczyć trochę rybkę. A co będzie? Zobaczymy. Zaczep wyszedł. Chyba ryba weszła w zaczep. Ryba weszła w zaczep. Poczekamy. Zobaczymy. Zaczep weszło. Na obkoło jeszcze, ale w zaczep weszła, nic z tego nie będzie. A więc czyżby ryba wyszła? Na obkoło musiałem iść. Nie wierzę. Czyżby ryba wyszła? Więc ją
Rarwę to nie ma sensu. Będę musiał jakąś rękawiczkę wziąć, Heniu też coś tam ciągnie. Jak podbierak, to jakaś ładna ryba. Ładny karp. Mój krzaki wyszedł. Będę rwał. Poszłem na drugą stronę, zaczął wyszedł. Rwałeś? Nie, będę rwał. Muszę rękawiczkę wziąć czy coś, bo nie mogę urwać kija, nie chcę złapać. Krzaki wyszedł, coś dużego. Ty też masz ładnego. No ale najładniejsza dzisiaj ryba, nie? Ja sobie wiem. To mnie nie boli. Ładny, ładny. Na co? No na te białe co. Na te białe? A więc godzina 13:58 i ryby ruszyły. Jak pięknie chodzi. Silne jest skóry. No silne, silne. No piątka. Przecież tak. O, piękna piątka, już jest gotowa. Ryba po przejściach, widać dolna warga uszkodzona. Kilka. Co? 8,90. 9 kilo. 9 kilo. 9 kilo. O 20. 80 centymetrów. 70. 98. O 20. To 78. 78. A więc największy dzisiaj. Taka dziewiąteczka. Na przynętę, którą Heniowi sfundowałem. I jest. Pytkę. Baja, jej się dotleni. I baja. No i coś pięknego. Gratulacje, Heniu, za dziękuję. Rybę dnia. Dzięki. I łowimy dalej. Siedzi. Nie muszę go trzymać, bo znów krzaki pójdzie. Najwyżej spadnie. Nie mogę go za bardzo popuszczać, drodzy widzowie. Bo pójdzie w choinki. Zatopione gałęzie. Już jedną dzisiaj straciłem w ten sposób rybę. I to na tym samym zestawie, co teraz przewiązałem. Więc nieduży karp. Holujemy. Nie mogę go puścić. Nieduży, no ale cieszy. Karpik.
jeszcze. Tu jest, tam jest. Piek, jaki pracuje. Ryba walczy o życie. Zaliczona. Ładny, ale gdzie tam do twojego? Mały nie jest. Koło 70 cm. 30, 100, 70, 70. Chodź biedaczku, szósteczka. Baja. Taka szóstka, niecała 70 cm. I to w samo południe, drodzy państwo. Baja, dziękuję ci za walkę i jest pyte. Ale odjechało. Też muszę trzymać. Też muszę trzymać, ale odjechało. Drodzy państwo, to jest coś dużego. Czuję coś dużego. Muszę ją ściągnąć, żeby mi w krzaki nie poszło. Tak, tamta. Ale odjechało. Aż kija złapałem. Nie muszę go trzymać blisko. Jeszcze jest. Heniu, daj mi podbierak. Proszę cię. Podbierak mój. To będzie ostatnia ryba i kończymy. I kończymy, bo żarówka jest 15:53. Jedziemy na Kielce, tyle godzin. Wiecie to. Już. Już go wezmę na siłę. Nie pozwolę, żeby on poszedł tam daleko. To będzie ostatnia i zwijamy. Aż kija złapałem. Idzie tam teraz. Musimy iść tam. Pełnouski. Chodź, Heniu, tutaj weźmiemy go stąd i to będzie ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Wkładaj, ja ci naprowadzę. No, trzymaj, a już jest przy brzegu.
Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, jeszcze, jeszcze i już. O! Ale to widzicie, to już tak, dobra, nie trzeba. Już chciałem go na siłę, szybko, pełno łuski, piękny. No i widzicie, tak. Na siłę już chciałem szybko wziąć. Nie chciałem go wymęczyć i pełno łuski poszedł. No szkoda. Ale kończę, kończę. Kończymy już, zbieramy. Ja widzicie już. Nie przerzucam. I tak to leciało. Więc drodzy Państwo, jedziemy na Kielce. Leciało tak, pokazałem na filmie. Połowione. Pięknych ryb. No i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema. Do następnego. I ta ostatnia ryba, nieprofesjonalnie podeszłem do niej, ale już naprawdę byłem zmęczony, tyle godzin siedzieć na słońcu. Narka. Jedziemy na Kielce. Cześć.